działo się to tak szybko. Media wciąż podawały komunikaty. O godzinie 21:37 zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II. Na placu Świętego Piotra są tłumy ludzi. Jednak nie słyszałam tych słów. W moich uszach brzmiał tylko jeden dźwięk. Bicia kościelnych dzwonów. I ta pustka w sercu. Nasza koleżanka przed chwilą w takich pięknych, wzruszających słowach przypomniała ten dzień, ten wieczór, który chyba wszyscy, jak tu siedzimy, pamiętamy. Ten wieczór, kiedy Jan Paweł II od nas odchodził. Odchodził jako stary człowiek, schorowany, przygięty cierpieniem. I chyba właśnie dlatego z tak wielkim wzruszeniem przeżywaliśmy tamte godziny, bo już ciężko było patrzeć na to cierpienie i na to trudne odchodzenie. Nie miałam niestety tego szczęścia, jak część obecnych tu na tej sali, by spotkać się z Janem Pawłem II bezpośrednio. Byłam tylko raz na mszy, którą odprawiał w Poznaniu. Wyobraźcie też to sobie, trzeba było nie spać całą noc, żeby na tej mszy być, bo o 4 rano już trzeba było się ustawić, zająć swoje miejsce w swoim sektorze, że msza zaczynała się o godzinie 9. Ale nic nie było ważne. Można było naprawdę poświęcić czas, poświęcić tę noc, by przeżyć coś niezwykłego. Jednak papieża widziałam z daleka, z odległości może 50 metrów, kiedy przejeżdżał swoim słynnym Papa Mobile między sektorami. Ale ci, którzy go widzieli, którzy mieli okazję dotknąć jego ręki, spojrzeć mu w oczy, powiedzieli, że to był taki moment absolutnie mistyczny. Tak jakby na tę chwilę, na tę jedną sekundę papież był z nimi w niezwykłym kontakcie. Tak to opieram. Błogosławieni!